Nawet wtedy, kiedy nasza ojczyzna była zniewolona, byliśmy tutaj wolni i modliliśmy się za ofiarę haniebnej rzezi, która trwała wiele tygodni na bezbronnych miejscach polskich, w Lesie Katyńskim i w innych okolicznych miejscowościach. Mordowano na akord 12 godzin na dobę. Żołnierzy NKWD, którzy mordowali, rozesłano potem po szerokim sowieckim imperium. Z kolei ich potem mordowano. Tych, którzy mordowali, aby nie został żaden świadek tej rytualnej zmiany.